Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Działalność Recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Recepcja jest integralną i najważniejszą częścią hotelu. W recepcji pracownicy witają i przyjmują gości, sprawują nad nim opiekę podczas całego pobytu, udzielając niezbędnych informacji. Jest to również ostatnie miejsce odwiedzane przez gościa w dniu wyjazdu. W dużej mierze to od pracowników recepcji zależy, czy gość będzie opuszczał progi hotelu usatysfakcjonowany i z planami szybkiego powrotu, czy też wyjedzie niezadowolony. Dlatego trzeba pamiętać, że goście nie kupują usług, tylko korzyści, do których ktoś ich przekonał. Podstawowym zadaniem recepcji jest świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem i obsługą gości hotelowych w czasie ich pobytu w hotelu, a także prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami sztuki hotelarskiej. Wszyscy pracownicy recepcji powinni być dobrze zaznajomieni ze strukturą hotelu i wszelkimi usługami towarzyszącymi oferowanymi przez hotel, z uwzględnieniem usług skierowanych tylko do gości hotelowych oraz usług dostępnych dla innych osób. Spójrz na schemat. Zwróć szczególną uwagę na miejsce, jakie zajmuje recepcja w układzie funkcjonalnym hotelu, a także na system powiązań komunikacyjnych i dróg poruszania się gości. Recepcja jest głównym punktem koordynacji i dyspozycji w hotelu. Tu gość załatwia wszelkie formalności związane z pobytem. Tu będą kierowane jego prośby, podziękowania i skargi. Tu również będzie się rozliczał za pobyt. Recepcja koordynuje także pracę służb związanych z bezpośrednią obsługą gości i funkcjonuje 24 godziny na dobę. Najważniejszym zadaniem personelu recepcji jest zagwarantowanie gościom tego wszystkiego, co jest im potrzebne podczas pobytu, czyli sprawnej obsługi, spokoju, miłej atmosfery oraz gościnności, która sprawi, że goście wrócą do hotelu lub polecą go znajomym. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.